Dzień dobry, moje drogie koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam do czytania tygodniowego. Czytanie tygodniowe w tej samej formie, co ostatnio. Na razie nic nie zmieniam. Zapraszam Was również do playlist. Tam znajdziecie pozostałe treści, różne treści dedykowane swojemu znakowi. Drogi koziorożcu, coś nad Tobą czuwa. Możesz w ogóle ty sam czuć w najbliższym tygodniu, że masz w sobie moc siły, że tak jakby ktoś w ciebie wsadził, że tak powiem, dodatkową energię, siła wyższa. Nie wiem, ty będziesz to czuł najlepiej, tak? Że przede wszystkim ktoś nad tobą czuwa, po drugie jesteś prowadzony w odpowiedni sposób, po trzecie czujesz w sobie tą mega energię, która jest bardzo motywująca, inspirująca, zachęcająca. Początek tygodnia, środek tygodnia. No tak, jakieś sprawy obrócą się na Twoją korzyść. A weekend? A co w weekend? W domu może chory koziorożec. Albo nic ciekawego się nie dzieje. No słuchaj, drogi koziorożcu, początek tygodnia to jest energia znowu opatrzności, współdziałania z innymi, bycie z ludźmi, którzy są w Twoim najbliższym otoczeniu. Ty jesteś z nimi, może tak, ty jesteś z nimi, otwarty wobec nich, o to jest to słowo, otwarty wobec nich, bez skrępowania. Spędzacie ze sobą czas. Jest karta również fajnie w ogóle spędzonego czasu. Jakiejś imprezy, miłych chwil, może zaproszenia na imprezę. Trudno mi powiedzieć, ale niewątpliwie coś, co powoduje, że czujesz, że jest bardzo fajnie. Radośnie, miło, tak bym to określiła. Środek tygodnia reprezentuje nam paś monet, który mówi, słuchaj, pomału, krok za krokiem. Tu jest jeszcze wiele do zrobienia, wiele do nauczenia, wiele do odkrycia, tak? Z niczym się nie spiesz. Z niczym się nie spiesz. Natomiast tutaj powiedziałabym, że w Waszą stronę zostaje skierowana oferta. Oferta bardzo satysfakcjonująca, natomiast jest jakiś element tej oferty, który może wzbudzać w Tobie, drogi koziorożcu, nie tyle strach, co takie poczucie, okej, nie będę mógł tego dobrze kontrolować, nie będę mógł w ogóle być może jakiejś części tej sytuacji kontrolować. Nie wiem tym samym, czy tego chcę, bo weekend pokazuje nam się w energii kogoś, kto trochę się obawia. Myśli o obawach związanych z propozycją mu złożoną. Masz obawy dotyczące propozycji tobie złożonej. Te obawy dotyczą sytuacji, nad którymi nie jesteś w stanie zapanować lub wiesz, że nie będziesz mógł zapanować. Tak to jest w kole fortuny. Nie na wszystko mamy wpływ. Nie na wszystko mamy wpływ, natomiast cokolwiek tutaj jakby się pojawia, co powoduje jakieś czarne myśli w Twojej głowie, to rzekłabym, że ten lęk jest właśnie taką ulotną myślą. Może trzeba ją po prostu wypuścić. Nie trzymać się kurczowo tych ciemniejszych stron tej sytuacji lub ryzyka, jakie niesie za sobą ta sytuacja. Bo koło fortuny koniec końców przynosi zmianę na lepsze. Tutaj też dużo się dzieje. Koziorożec pomimo aury spędza czas na świeżym powietrzu. Ogólnie masz dużo do zrobienia, dużo roboty. I później weekend to jest taka energia, słuchaj, dla ciebie, wiesz, możesz na przykład naprawdę troszkę posiedzieć w domu, bo nie wiem, gardło zaczyna boleć, tak? Czy coś takiego, bo tutaj się przeszarżowałeś, przechodziłeś, przećwiczyłeś, cokolwiek tam się dzieje, bo czujesz, że masz w sobie tę moc w najbliższym tygodniu, ale w weekend pokazuje się energia takiego, gdzie czujesz się troszkę, powiedziałabym, wiesz, zniewolony przez jakąś sytuację lub nie masz pełnej wolności do działania lub coś Cię ogranicza. W weekend są ograniczenia, natomiast te ograniczenia pokazują się głównie w naszych głowach w ósemce mieczy. Rzekłabym więc, że to jest coś, z czym absolutnie sobie poradzisz, ponieważ tutaj na szyi masz kluczyk, wystarczy przełożyć ręce, otworzyć kłódkę i wyjść z tej sytuacji. Idziemy dalej. Najpierw rozłożę karty, a później
będziemy rozmawiać. Jeśli ktoś Ci nie odpisuje w przyszłym tygodniu, go drugi koziorożcu, no to ta osoba Ci najprawdopodobniej nie odpisze, albo odpisze ze sporym opóźnieniem. To znaczy, i teraz tak, to chodzi o to, żebyś się tym nie wkurzał, że ona nie odpisuje Ci tu i teraz, wtedy, kiedy Ty sobie życzysz, żeby Tobie odpisała, bądź odebrała od Ciebie telefon. To po pierwsze, taka informacja płynie. Przyjrzyj się, dosłownie mówiłam o nowej ofercie, przyjrzyj się. As monet. Masz się przyjrzeć asowi monet w przyszłym tygodniu. Czym jest as monet? Może być ofertą współpracy, może być ofertą inwestycyjną, to może być zakup czegoś nowego do domu, do biura, do pracy, nie wiem, to może być inwestycja w nas, którą chcemy poczynić, to może być kwestia związana z nieruchomościami lub w ogóle z pieniędzmi. Masz się temu przyjrzeć, to sugerują karty po prostu. Tej szansie masz się przyjrzeć, czy to by na pewno jest szansa moim zdaniem w tych kategoriach. Nie martw się, jeśli nie będziesz miał w przyszłym tygodniu na to, żeby znaleźć czas na to, żeby pobyć tylko i wyłącznie z osobą, którą kochasz, lub jeśli ona nie znajdzie dla Ciebie czasu z powodu innych obowiązków, na to, żebyście, że tak powiem, pobyli ze sobą, po prostu masz się tym nie martwić. Tu też jakiś koziorożec martwi się brakiem miłości, uważam, masz się tym nie martwić, karty sugerują. Wydaje mi się po prostu, że tutaj odpowiednia osoba w odpowiednim miejscu i chwili trafi w Twoje życie, więc po prostu nie martw się. Na ten moment, jeśli nie czujesz, że jeśli w zakresie spraw miłosnych to jest właściwy czas, albo jeśli nie czujesz, to bardziej do singli teraz mówię, tak? Jeśli na przykład nie czujesz drugiego koziorożcu, wiesz, że masz wokół siebie właściwą osobę lub kogoś, kogo chciałbyś na przykład bliżej poznać, no to odłóż to serce, te sercowe sprawy na bok, wiesz, i zajmij się sprawami pracy, zawodowymi, rozwoju własnego, jakiegoś hobby, kreowania hobby, rozwoju właśnie w tym zakresie, bo może to jest bardziej sprzyjający czas na takie rzeczy dla Ciebie, tak? Trzymaj się tego, że nie mówisz wszystkim o wszystkim. No, trzymaj się tego, że tutaj jest taki koziorożec trochę nieuchwytny, taki koziorożec, który nie ma potrzeby informowania wszystkich osób od A do Z, jak sprawy wyglądają, że mówisz tylko tyle, ile czujesz, że powinieneś powiedzieć. No tego się trzymaj. Spryt tu jest ważny też. Spryt, który Tobie pomaga, spryt kierowany wyobraźnią, który Tobie pomaga, tego masz się trzymać. I teraz tak. To bardzo ciekawe, bo w przyszłym tygodniu masz docenić dla siebie nową drogę lub jakiś progres, który się dokona w Twoim życiu. Progres. Ta oferta złożona Tobie, ona też może być dla Ciebie progresem, niezależnie czy z niej skorzystasz, czy nie. Karty mówią, doceń to. Tak, doceń, że to do Ciebie przyszło, doceń to, że w ogóle masz taką możliwość, doceń to na przykład, że możesz wybrać, naucz się doceniać. Nawet jeśli uznasz, że to nie jest dla Ciebie, nawet jeśli uznasz, że to nie do końca Cię satysfakcjonuje, po prostu naucz się doceniać złożone Tobie, przekazane Tobie różnego rodzaju propozycje, oferty, nie wiem, prezenty być może. Tak jak powiedziałam, dobrze jest w przyszłym tygodniu przestać dążyć do tego, żeby kontrolować kogoś tak mega, na zasadzie, o, nie odpisała mi, czy też nie odpisał mi po minucie, nie oddzwonił po minucie i nie odebrał, to już jakby foch. Nie rób tego, tutaj karty sugerują. Ale też przestań dążyć, to jest już z innej beczki, do nadmiernego poświęcania się kosztem innych. Kosztem siebie, tak. Nadmiernego poświęcania się i siebie samego dla innych kosztem siebie. To miałam na myśli. Przestań do tego dążyć. Tak? Nie w ten sposób tutaj karty sugerują. Słuchaj, szukaj rozwiązań, to też bardzo ciekawe. Znajdziesz rozwiązanie, jak wyjść z jakiegoś impasu. Impasu, który powoduje, że nie wiesz do końca, co w sprawie myśleć. Nie wiesz do końca, czy to dla Ciebie właściwe. I tutaj karty mówią, czytaj, sprawdzaj, szukaj informacji, szukaj. No tak, jakieś treści, które pomogą Ci podjąć decyzję i ta decyzja jest o tyle ważna, bo że poczujesz, że wychodzisz z impasu, z jakiejś niemocy, tak? Więc szukaj. Ja myślę, że to jest związane z tą ósemką mieczy tutaj. Tutaj czujesz się, że tak powiem, zamknięty w pewnych okolicznościach
i zastanawiasz się, i co mam teraz zrobić? Nie mam wyjścia z tej sytuacji, nie mam wyjścia. Tutaj karty mówią, szukaj wyjścia z tej sytuacji. Szukaj, znajdziesz wyjście. Jak sprawy zrównoważyć? Jak być może dojść do jakiegoś konsensusu, kompromisu, który dla Ciebie będzie opuszczeniem impasowej sytuacji? Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.